Siemanko, witam wszystkich na moim warsztacie. No co, dzisiaj taki odcinek troszeczkę gospodarski, że tak powiem. Trzeba troszeczkę posprzątać. Oczywiście będzie dzisiaj też losowanie o 18:00. Pewno nagram i wkleję do tego odcinka losowanie wagi na 13 tysięcy subskrypcji. No ale co, chcę jechać teraz właśnie do butelkomatu te butle sprzedać i tu jeszcze są te trzy chyba, to jest do ostatniego sprzątania lasu. Też je wezmę, tylko je przetrę i pojedziemy sobie najpierw do butelkomatu. O, do butelkomatu, tak żeby tutaj zrobić sobie więcej miejsca. Potem tutaj do Edka, co? Do wózka. Przygotuję sobie już torby na te butelki plastikowe, na puszki aluminiowe, żeby to zaś się zbierało do kolejnej sprzedaży. No i tyle. Dobra, nie ma co gadać. Zabieram się za czyszczenie butelek, pakuję do auta i jedziemy do butelkomatu. Te tylko tutaj przetrzemy, żeby nie było to tamto, nie? Ale nie wiem, ile tych butelek jest. I tu jeszcze ta z Lecha. Elegancko przeschły. Super, pakujemy torbę. Idziemy. Mierzymy, idziemy, zobaczymy, czy działa, czy czynny, o. Jeden czynny. Tutaj nie chcę. Trudno. 27 butelek, fajnie. No i tak, sprzedało się 21 butelek. 10,50 na zakupy. Wracamy na warsztat. No i elegancko. Butle sprzedane, torba pusta. Idziemy tutaj na warsztat. No to muszę jeszcze sobie pochować te fanty z paczki od Tomasza. Co, mamy 10,50, tak, już na zakupy. Śmieci z lasu sprzedane. Fajnie, o, teraz lepszy światełeczko, także zawsze zakupy będą tańsze. 21 butelek było, no dwóch tam nie przyjęło, no ale tak wróciły, nie, do huty, do recyklingu, no nie zawsze się to zweryfikuje podczas sprzątania, czy to jest butelka zwrotna, czy niezwrotna, no ale butelkomat to zweryfikował. Dobrze, ja zabieram się oczywiście za porządki na warsztacie, ale pierw to muszę sobie tutaj ogarnąć i posegregować właśnie w Edku te butelki jeszcze z ostatnich sprzątań. No dzisiaj w odcinku, no to taka jeszcze właściwie dostawa towaru. No, za tam, za drzwiami, się powiedzieć, za oknem. Będą nam tu przeszkadzać, no ale takie uroki warsztatów. Dobra, szykujemy sobie torbę. Jedna będzie na puszki aluminiowe, druga na butelki szklane. Dobrze, sobie to zaraz to wszystko elegancko poukładam. Część butelek już pozbawiona nakręteczek, nakręteczki tutaj. O, tu jeszcze flamingowy są. No to tam wrzucimy do wózka. Tu jeszcze buteleczka. No taki dzisiaj miszmasz, no ale przychodzi czas, że nieraz trzeba troszeczkę pogarniać, posprzątać. I sprzątamy, i działamy. I patrzcie, ta puszka jest aluminiowa. Jest to magnes, nie przyciąga. Myślałem, że jest stalowa z tego ostatniego sprzątania lasu. Cyk, jest stała, tak więc automat powinien ją przyjąć. I tu jeszcze koreczki ze sprzątania, niech się zbiera. Tutaj flamingowy pognięcione do pojemnika z aluminium.
No i porządeczek ogarnięty. No i tak tutaj ten grajdą ogarnięty. Fajnie. Flamingowa torba, rękawice to i buty oczywiście czekają na kolejne sprzątanie lasu. Tu puste wiaderka. O, ktoś pytał ostatnio w komentarzach, jak przechowuję magnes. No to ja tak oczywiście. W wiadrze jest, dobrze się ma. Leży na ziemi, daleko od elektroniki. I tak, i sobie czeka na swój czas. Dobrze, przechodzimy tam do przodu, do warsztatu. A na warsztacie troszeczkę taki bałagan. Po ostatnim unboxingu paczki od Tomasza. Pozdrow serdecznie, Tomasz. Tutaj oczywiście będzie na kopalni miedzi. Dobrze, pakujemy wagę, pakujemy wagę. Tu jest konkursowa waga, która jest do wygrania na 13 tysięcy subskrypcji. Włożymy do pudła. Powiemy. I to jeszcze, a to jest instrukcja, kable, kable, kabelki. Do wagi oczywiście wlepki, kanał Flaming Recycling idą. Kabelek jest, waga będzie już spakowana. Będzie czekać na zwycięzcę. Teraz pakuję to. No i tak, na warsztacie już porządeczek. Wiaderka ze skarbami są, z miedziuchą, z mosiądzami. No i co? No ja oczywiście przez weekend w domu nie próżnowałem. Dostawa złomu. Rozkręcałem takie coś, nie wiem co, ale dużo z tego było złomu. Patrzcie, tyle mosiądzu pobielanego. Zaraz sobie to zważymy. Jeszcze takie tutaj różne tematy. Mosiądz żółty, aluminium. No tak więc jest ciekawie. Dobrze, wyciągniemy wagę, a więc dostawa skarbów z domu. No bo w domu jedni siedzą, ubierają kabelki, inni coś rozkręcają. Po co marznąć na warsztaciach, można coś podziałać. Ja teraz tak właśnie w weekend działałem. Wiadomo, w międzyczasie jeszcze byłem na targu staroci. Dobrze, odpalimy sobie wagę. I od czego zaczniemy? A zaczniemy może od tego złomu. Jakąś tu sobie damy tackę, albo coś innego. Jest i tacka. Cyk, waga. Przydatny temat na warsztacie. Zawsze tarujemy. I co? Złomić na wagę. Ile tego jest? Sam jestem ciekaw, ile to żelastwo waży. Tak, dostawa wszystkiego dobrego. O, jeszcze plastik jest, zaraz to oderwiemy. Śrubki, śrubeczki, takie inne tematy. Dobra. No, cały złom na wadze. 5 kg 380 g. Licząc po złotówce, no nie będzie inaczej jak 5 zł 38 groszy. Fajnie. Zapisujemy oczywiście złomik do złomu, wysypujemy 5 kg z takiej gumowej rozbiórki. No tak to wygląda, już się przesypuje. Trzeba będzie ze złomem jechać wkrótce. I teraz to mosiądz. Tego mosiądzu pobielanego naprawdę sporo. Ale wiem, jak to zrobić, jak to zważyć. Po prostu wsypiemy od razu i starujemy na tamtym wiaderku. Normalnie gramy robią kilogramy. Co my tu mamy? Wysypiemy. Dobra, mosiądz żółty zostawimy. Jest aluminium, aluminium. Żółty, 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 cyk, dobrze. Aha, trzeba to wytarować, panie Flaming. Jeszcze kawałeczek poobielanego jest, to damy tam. To uciekło, co za zamieszanie. Mamy wszystko, tarujemy. Mosiądz żółty, 36 gram. Mosiądz żółty po 20 zł. 70 groszy. A więc 75 groszy za ten mosiądz żółty. Mosiądz żółty oczywiście do wiadereczka z mosiądzem żółtym. Dodajemy, już mamy 45 zł. Fajnie, już jestem zadowolony. Tyle wpadło z domowej dłubaniny.
i takie dwa kąski aluminium 18 gram. Teraz aluminium mix jest po 5,70 na Metaleo. 5,7, 10 groszy, fajnie, super. 45,76 i to oczywiście tutaj na dół do pojemnika z aluminium. No i elegancko ogarnięte, no kurde, tego ponad 2 kg. A tak żeśmy wczoraj liczyli, czy jest chociaż kilogram, patrzcie, nie miałem wagi w domu, a waga to dobra rzecz, zaraz losowanko. Tak jeszcze podsumowując, no wczoraj oczywiście na targu staroci byłem i nabyłem, ten kufelek będę musiał wziąć też do umycia. Kufelek z Lubiany, wpadł Fiacik ze zmienników, fajne zainteresowanie tym, dziękuję bardzo. Wkrótce ja też się pojawię na targu staroci, ale myślę, że i może w ostatnią niedzielę lutego się uda, może marca, zobaczymy. W Tychach oczywiście targi staroci zawsze są w ostatnim niedzielę, a więc to wpadło. Co jeszcze? Mamy oczywiście bonik na zakupy 10,50 za śmieci, zawsze sobie można samemu sobie zrobić promocję i mieć o te 10 zł tańsze zakupy. Kupon ważny 100 dni, tak tutaj piszę, także można sobie nieraz pozbierać i potem jechać na jakieś konkretne zakupy. No i co, no czas na wagę, czas na losowanie wagi. Tu jeszcze, patrzcie, zostało troszeczkę musiał do żółtego. No, zawsze się nazbiera, zawsze się śmieję, że za tym moim stołem warsztatowym to tam mógłbym nazbierać dużo tych skarbów. Dobra, no waga na wagę i zabieramy się za losowanie. W tym momencie wrzucę Wam filmik z losowania, a więc raz, dwa, trzy. No i tak, witam wszystkich. Poniedziałek, 29 stycznia. Dochodzi godzina 18, jeszcze 10 sekund. 9, 8, 7, 4, 5, 4, 3, pyk. I już mamy równiutką 18, a więc zabieramy się za losowanie wagi. Mamy odcinek konkursowy. Uwaga, uwaga, jest waga. Uwaga, uwaga, jest waga, tak dokładnie. Kopiujemy link, kopiuj, mamy program losujący, wklejamy i co, losujemy osoba, która zostawiła komentarz o treści Flamig Recyknik, ta osoba wygrywa, odpalamy rakietę, kto wygra, jest Lucky Luke, alepaka Flamig Recyknik, pozdrawiam serdecznie i super, gratulacje dla Lucky Luke. Pozdrawiam Cię serdecznie, super, bardzo się cieszę, że właśnie Ty to wygrałeś, normalnie świetnie, świetnie. No i co, no napisz do mnie na mojego maila flamigrecyknikmapo2.pl swój adres, swoje dane raczej na paczkomat, a więc numer paczkomatu, numer telefonu, e-mail. Tak więc to, co potrzebne do wysyłki na paczkomat, ja oczywiście pakuję wagę, daję wlepy, no i wygrałeś. Gratulacje dla Lucky Luka i wracamy na warsztat. No i tak, gratulacje dla zwycięzcy. Jeszcze nie wiem teraz w tym momencie, kto wygrał, ale już po tym filmiku z losowania o 18, który kręciłem, wiecie. Napisz teraz do mnie na mojego maila flamigrecyknikmapo2.pl, dane na paczkomat oczywiście, a więc tam jest adres mailowy potrzebny, numer paczkomatu, numer telefonu, tak żebyś to widział cały czas i monitorował. No, zwycięzco, jak leci do Ciebie ode mnie paczucha, oczywiście tutaj zapakowane te wlepy są. No i co, no jeszcze raz dziękuję wszystkim za te 13 tysięcy subskrypcji. Widzę, że pomalutku gdzieś to tam się leci do przodu, rozpędza. No niektórzy mówią, że wkrótce będzie 15, chyba mówię, chyba za 3 lata. No ale nic, nie o to chodzi, jest zabawa, jest fajnie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za aktywność w ogóle na moim kanale. Dziękuję za obecność, gratuluję zwycięzcy. No i co, no nie chcę przeciągać dzisiaj takich odcineczek, troszeczkę tutaj jest posprzątane, pogospodarowane, wkrótce będzie trzeba tą paczkę spakować, a więc standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji i oczywiście do oglądania reklam, bo to też wspiera kanały na YouTubie. I co, hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!